Witam serdecznie. Dzisiaj podzielę się pomysłem na taką hodowlę domowego szczypiorku z parapetu. Wcześniej pewnie znacie stary sposób w doniczkach. Ten będzie łatwiejszy, bez ziemi. Moim zdaniem tego szczypiorku będzie więcej, a jeśli takich opakowań macie więcej niż jeden, wtedy można na przemian taki szczypior przygotowywać i mieć po prostu ciągłość do sałatek, czy od tak do posypania na kanapę. Na dobrze zwilżonej wacie układam cebulę. Cebulę najlepiej wybrać już taką, która zaczyna pokazywać te pierwsze kiełki szczypioru. Średnio taki szczypior uzyskujemy po około 2-3 tygodniach. Podlewam cebulę codziennie z wyczuciem, żeby ta wata nie była skąpana w tej wodzie, ale żeby była wilgotna. Nie martwcie się, wata zafarbuje od cebuli charakterystycznym czerwonym kolorem. To nie razi ani nie przeszkadza, a szczypior również bardzo dobrze się udaje.